Also, halala seid. Heute will ich dir präsentieren der neue Volkswagen Tiguan Facelift PHEV. Bądź jak to woli, Volkswagen Tiguan po faceliftingu w wersji plug-in hybrid. O ile Volkswagen Passat to oczywiście samochód das auto. Golf to das compact. O tyle Tiguan powinien być das SUV-em. A jak jest? Zobaczymy. Zapraszam. No i na początek skupmy się na stylistyce przedniej części nowego Tiguana. Tu widzimy kilka kosmetycznych zmian po faceliftingu, na przykład nowy grill, a także nowe logo Volkswagena skrywające radary oraz nowe lampy IQ LED, czyli topowe lampy LED-owe dostępne w Tiguanie. Przede wszystkim mają technologię Matrix LED, czyli w nocy wycinają Wam poszczególne pojazdy podczas jazdy, a w dzień LED-owe dzienne, a także kierunkowskazy dynamiczne. Idziemy dalej, również elementy chromowane w naszej wersji Elegance w dolnej części zderzaka, a także elementy Piano Black, po prostu ładnie wyglądają, koniec, kropka. Idziemy dalej, również czujniki parkowania, a także dokładki stylistyczne na dole. No w końcu, jakby nie było, jest to prawilny SUV. No i teraz kilka danych technicznych tego, co jest zamontowane pod maską w naszym nowym Tiguanie. A tu są właśnie dwie nowości. Po pierwsze, w odmianie R macie topowy silnik benzynowy, dwulitrowy TSI, ale nie. U nas silnik trochę bardziej ekologiczny. Dokładnie jest to układ napędowy hybrydowy, który już w tej chwili znamy w całym koncernie Volkswagena w wielu markach. I jest to połączenie silnika benzynowego 1.4 TSI oraz silnika elektrycznego. Sam silnik benzynowy to 150 koni mechanicznych, ale cała moc układu napędowego hybrydowego to 245 koni mechanicznych oraz 400 Nm. To wszystko przekazywane jest na przednie koła dzięki przekładni dwusprzęgłowej 6-stopniowej DSG oraz połączono to jeszcze z baterią zamontowaną z tyłu o pojemności 10 kWh. Katalogowo pozwoli Wam to na przejechanie około 50 km w mieście w trybie tylko elektrycznym, ale w praktyce będzie więcej podczas testu. Ładowanie. Zamontowane jest gniazdko na błotniku z lewej strony typu drugiego. I ładowanie do pełna z gniazdka 230 V w Waszym garażu to mniej więcej 5,5 do 6 godzin. Ładowanie na stacji ładowania, na przykład na mieście, bądź tam załóżmy z tak zwanego wallboxa, to od 3,5 do 4 godzin. No i teraz zobaczmy na stylistykę linii bocznej naszego Tiguana, czyli samochodu, to oczywiście znam już od wielu dekad. W tej chwili jest to nowy model, ale Tiguan jest już z nami na rynku dobrych parę lat. Po pierwsze widzimy oczywiście klasyczną bryłę SUV-a, ale ma kilka ciekawych elementów, w szczególności w naszej wersji Elegance. Na przykład opcjonalne felgi 20 cali, które dla mnie świetnie wyglądają, w szczególności właśnie w połączeniu z tym jakże dla mnie pięknym czerwonym lakierem. Mam do czerwonych samochodów słabość. Uważam, że po prostu ten lakier dobrze wygląda, w szczególności właśnie takim niby nudnym, rodzinnym SUV-ie. Idąc dalej, dokładki stylistyczne na nadkolach, a także na dole drzwi ze strukturalnego plastiku. A sami spójrzcie, drzwi są długie, dzięki czemu nam przykrywają progi wewnętrzne, więc kiepską pogodę, tak jak dzisiaj, nie ubrudzimy swoich jakże modnych, ojcowskich nogawek. Idąc dalej, oczywiście elementy chromowane w naszej wersji, również chromowane relingi, a także ciemne szyby z tyłu, czyli jest elegancko, ale przede wszystkim zdroworozsądkowo i rodzinnie. No i na koniec zobaczmy jeszcze tył, a tutaj po prostu Tiguan, sami spójrzcie. Zaakcentowany spoilerek, ciemna szyba z tyłu, a także nowe lampy IQ LED właśnie po faceliftingu z tyłu. Mają animację podczas włączania, a także dynamiczne kierunkowskazy, czyli w szczególności w mieście po prostu nowocześnie wyglądacie i bardzo modnie, na przykład włączając kierunkowskaz w galerii handlowej. Idąc dalej, nowe logo Volkswagena, a także napis Tiguan oraz kamera cofania ze spryskiwaczem. To w szczególności w zimę bardzo fajny bajer. Schodzimy niżej, widzimy dokładki stylistyczne ze strukturalnego plastiku, a także elementy chromowane. Te dolne chromy nam się trochę układają w kształt układu wydechowego. No, tego fanem nie jestem, no ale tak już jest. Nie ma wydechu, wydech jest schowany pod spodem, a są chromy, które po prostu, załóżmy, że
ładnie wyglądają. Zobaczmy bagażnik. Jego pojemność w normalnym Tiguanie w wersji spalinowej to 615 litrów, ale u nas w wersji hybrydowej delikatnie zmalał do 476 litrów. Natomiast wciąż są regularne kształty podłogi, a także boków bagażnika i następująco. Z prawej strony mamy zamontowane gniazdko 12V, haczyk na zakupy oraz lampkę. Z lewej strony widzimy zamontowany akumulator zaraz w boczku. Natomiast są także dwa schoweczki, małe co prawda, ale są. Z prawej, z lewej strony, a pod podłogą mamy styropian, a pod nim baterie, a na styropianie widzimy takie również dwa małe schowki na jakiś tam, nie wiem, trójkąt, czy na przykład na kamizelkę. Idąc dalej, jest także możliwość położenia tylnej kanapy z poziomu bagażnika. No i tyle. Zobaczmy wnętrze. No i fotel kierowcy, czyli miejsce w każdym samochodzie najważniejsze, a w szczególności o takim niby nudnym rodzinnym SUV-ie. Po pierwsze, w naszej wersji Elegance fotele są kompromisem między trzymaniem bocznym naszych schabików oraz ud, a także komfortem w dłuższej trasie. Wykończone są materiałem, a także czymś, co wygląda jak Alcantara w tej centralnej części. Mają kilka regulacji manualnych w różnych płaszczyznach, a także dla mnie element bardzo komfortowy, w szczególności właśnie w długiej trasie, to zagłówki regulowane w dwóch płaszczyznach. Wierzcie mi, że jest to po prostu bardzo wygodne. Kierownica multifunkcyjna oczywiście jest skórzana, ma sterowanie multimediami, komputerem pogodowym, także asystentami, a także łopatki od zmiany przekładni DSG. Jest skórzana i trzystopniowo ogrzewana, co w szczególności w takich dniach dzisiejszych jest bardzo przyjemne. A przed nią zamontowane są zegary wirtualne, a na nich wszystkie informacje z komputera pogodowego, dane z układu hybrydowego, dane z, oczywiście z nawigacji, również podgląd na mapę, a także na multimedia. Czytelne, proste, bardzo fajne zegary. A z kolei nad nimi zamontowany jest wyświetlacz head-up display na klasycznej jeszcze plastikowej szybce, ale ma podstawowe informacje o prędkości, asystentach, a także z tempomatu. W centralnym miejscu deski rozdzielczej zamontowana stacja multimedialna, obsługująca przewodowe i bezprzewodowe Apple CarPlay, a także Android Auto. Z poziomu ekranu również wiele ustawień samych multimediów, oczywiście ustawień telefonu podłączonego przez Bluetooth, także dostęp do nawigacji Volkswagena oraz do bardzo rozbudowanego menu samochodu. A w nim ustawienia oczywiście pojazdu, multimediów, e-manager, asystenci, a także dostęp do ustawień dźwięku, klimatyzacji oraz ustawień samego systemu. Coś, co jest bardzo ważne, to stacja multimedialna w nowym Tiguanie się nie wiesza. Działa, wszystko działa tak jak powinno. To w szczególności w obecnej erze jest bardzo ważne. Poniżej ekranu multimediów zamontowany jest panel klimatronika. Po faceliftingu dotykowy, ale wierzcie mi, że działa bardzo dobrze. Jest intuicyjny, to nie ma szczególnych uwag, jeżeli chodzi o jego obsługę. Idąc dalej, w konsoli centralnej, dwa gniazdka USB, półka na smartfon z ładowarką indukcyjną, a także gniazdko 12V. Lewarek od zmiany biegów, również nowy po faceliftingu, a także kilka przycisków od poszczególnych funkcji pojazdu, dwa cup holdery z roletką, a także podokietnik, jak to wagu, regulowany jest w dwóch płaszczyznach i oczywiście skrywa kolejny schowek. Zwróćcie jeszcze uwagę na wykończenie deski rozdzielczej. W górnej części miękkie tworzywa, również w części środkowej, a w części dolnej widzimy już twarde plastiki, ale spasowane, jak widzimy, bardzo solidnie. Sama deska ma całkiem ładny wzór, również jakieś tam dekory są tutaj takie niby karbonowe, a także na górze widzimy schowany schowek, także miękko wykończone. Boczki drzwi. Jest dekor, jest ambiencik, a także miękkie wykończenie w części górnej oraz w części centralnej. W części dolnej widzimy spore kieszenie, które również są miękko wykończone. No i zobaczmy jeszcze miejsce na tylnej kanapie. Tu jest go całkiem sporo, czy również na stopy, na kolana, a także nad głową. Spokojnie wchodzą jeszcze okulary i cztery palce wolnej przestrzeni. W naszej wersji nie ma panoramy. Sama tylna kanapa, podobnie jak przednie fotele, wykończona z materiałem oraz takim czymś, co wygląda jak Alcantara. Bardzo przyjemnie to się dotyka i maca. Sama kanapa ma oczywiście dosyć długie siedzisko, co w szczególności w dłuższej trasie bardzo fajnie podpiera moje, no, średnie długie nogi. Sama kanapa również podsuwana jest przód, tył, ma opcję bez kolan, bądź wersję pośrednią, czy tam wersję, załóżmy, już na maksa pod kątem komfortu, ale minimalnie zmniejszająca nam właśnie bagażnik, do tego, co mówiłem Wam w bagażniku. Jeżeli chodzi o kąt oparcia, macie taką wersję uczniowską, wersję bardziej studencką, wersję jeszcze bardziej wyluzowaną, bądź wersję na wakacje, jest bardzo komfortowo. Pod kątem komfortu mamy podłokietnik, a w nim dwa cup holdery,
Mamy również schowki w górnej i w dolnej części oparć przednich foteli, a także dwa nawiewy, klimatronik 3-strefowy oraz gniazdko 12V. Jak widzimy, to spokojnie również wchodzi Isofix i na pady jeszcze jest sporo miejsca dla Waszych pociech. No i zobaczcie jeszcze na wykończenie boczków drzwi. Na górze twardo, na dole również jest twardo, tylko podokietnik jest miękki. Mamy dekor taki tutaj niczym karbon, a także listwę srebrną, a pod nią listwę ambientową. Ale zobaczcie na wykończenie kieszeni w tych boczkach drzwi. Bardzo miękkie wykończenie, podobnie jak to było w przednich drzwiach, podobnie z tylnych. Dla mnie niby pierdoła, ale ważna. Jedziemy! No to jedziemy Volkswagenem Tiguanem. Zaczynamy pod marketem i zobaczymy, jak sobie radzi z parkowaniem nowy Tiguan. Parkowanie automatyczne. Wyszukujemy sobie miejsce parkingowe. Tak, w tej chwili włączamy kierunkowskaz sprawa, żeby dokładnie wiedział, o co mi chodzi. No i teraz co? Tu jest miejsce ładne parkingowe. O. Podjedź, dobra. Wbijamy wsteczny. No, nie wcelowałeś, ale popraw się dobrze. Czyli ja też byłem bardzo blisko prawej strony, więc miał prawo nie wcelować. Nie, no ale parkowanie klasa. Klasunia. Jest równiutko. Zakończył pracę. Parkowanie działa w zupełności wystarczająco. Czy prostopadłe, czy równoległe. Wierzcie mi, że działa to całkiem dobrze. To w szczególności jest ważne w naszej wersji przy felgach 20, bo to jednak krawężniki dla tych felg są bardzo, bardzo groźne. I tam łatwo zarysować jakże ładne felgi, ale dzięki właśnie parkowaniu możemy sobie spokojnie parkować i zaufać prawie w pełni systemowi. A teraz jedziemy na obwodnicę. Volkswagen Tiguan to oczywiście SUV bądź crossover, nie, jednak bardziej SUV, który ma być takim samochodem no, dla każdego, czy dla kobiety, czy dla mężczyzny, czy właśnie dla rodziny. Macie w tej chwili w Volkswagenie całą masę crossoverów, tudzież SUVów, od tych najmniejszych T-Crossów, potem T-Rocka, właśnie przez Tiguana, który był takim tym pierwszym SUV-em od marki Volkswagen, takim bardzo popularnym SUV-em. Oczywiście jest również Touareg, który jest już samochodem bardziej luksusowym, ale Tiguan ma być samochodem takim bardziej dostępnym właśnie dla normalnych polskich i europejskich rodzin. Tiguan to jest tak naprawdę podobnie jak to jest z Golfem i z Passatem. O ile Pastuch to jest po prostu DAS limuzyna, DAS segment D. O tyle Golf to będzie DAS hatchback, bądź tam DAS compact. O tyle właśnie Tiguan jest takim maksymalnie poprawnym SUV-em. Czy to źle? Niekoniecznie, ponieważ właśnie ten SUV ma w sobie wszystko, czego ja oczekuję od samochodu rodzinnego, czyli sporą tylną kanapę, sporo miejsca, w normalnych wersjach, nie hybrydowych, również spory bagażnik. U nas bagażnik oczywiście zmalał, natomiast zmalał, jak to w każdym aucie typu właśnie plug-in hybrid. Oczywiście, jak to w Volkswagenie, samochód jest doposażony w sporo asystentów bezpiecznej jazdy, czy w mieście, czy w trasie. I tak właśnie w mieście macie asystenta jazdy w korku, który działa w zupełności dobrze, tylko sobie ruszamy pukając gaz i potem samochód dokładnie jedzie sam, podąża za samochodem przed nami w korku, a Wy w tym czasie po prostu się relaksujecie i oglądacie przez przednią szybę otoczenia. A z kolei w trasie macie lane assist, macie również front assist, a także rewelacyjne światła IQ LED w Volkswagenie. One są również w Golfie, są również w Arteonie czy w Passacie i naprawdę bardzo mocno polecam Wam te światła. Światła matrycowe LEDowe, które sobie świetnie radzą w nocy, wycinają nam poszczególne pojazdy podczas jazdy, również adaptują się do zakrętu, napadę pod kątem świateł, to w Tiguanie jest rewelacja, ale w tej wersji bazowej macie te basicowe LEDy i one również świecą poprawnie, ale te IQ LED naprawdę polecam z całego serca. Jazda w trasie i właśnie kilka takich teraz aspektów życia z hybrydą ładowaną z gniazdka. Bo w tej chwili, w szczególności w mieście, hybrydy mają sens albo oszczędne diesle, ale wiadomo, że hybryda to w tej chwili samochód bardzo na czasie, bardzo na topie, który ma być samochodem właśnie ekonomicznym. A plug-in to auto dla osób, które mają gniazdko gdzieś, czyli gdzieś typu w pracy, bądź gdzieś typu w domu. Nie gdzieś całkiem gdzieś, tylko właśnie gdzieś to gniazdko macie. I wtedy taki samochód naprawdę ma sens, ponieważ w mieście zasięg obiecywany, no tam te 50 km w teorii przejedzie, ale mi się tyle nie udało, jest zimno, jest minus 8 stopni, więc jest bardzo zimno. I tyle, co miałem realnie w mieście, przy temperaturach ujemnych, 40 km. Tyle przejechałem Tiguanem
w trybie typowo bezemisyjnym. Wówczas zużycie prądu na poziomie 32 kWh na 100 km, czyli niezbyt oszczędnie jak na elektryka, ale na tyle nam wystarcza zamontowana z tyłu właśnie bateria o pojemności około tych 10 kWh. Kolejne to oczywiście auto normalne hybrydowe, czyli macie plugina, ale macie również normalną hybrydę, czyli jak się Wam skończy prąd w baterii, no to samochód tam sobie dostosowuje pracę układu napędowego do tego, jak aktualnie używamy gazu, bądź aktualnie jak hamujemy. I w tym miejscu bardzo mi brakowało rekuperacji, czyli rekuperacja jest na trybie B, natomiast nie ma takiej aktywnej jakby regulacji siły rekuperacji właśnie w Tiguanie. Podobnie jest w Passacie GT, podobnie jest w Octavii IV. Tak jest po prostu we wszystkich samochodach z grupy Volkswagena, które mają właśnie ten układ napędowy hybrydowy typu plug-in, właśnie jednostka 1.4 połączona z silnikiem elektrycznym. Więc testowałem ten silnik już w wielu samochodach, w Octavii RS-IV, również w Superbie IV, a także na przykład w Volkswagenie Passacie GTE. I jest to bardzo fajny układ napędowy. Macie dwusprzęgłówkę, więc w tym układzie napędowym nie ma mowy o żadnym jakimś tam wyciu przekładni bezstopniowej. Normalne sześciostopniowe dwusprzęgłowe DSG, które jest błyskawiczne. Patrzcie, w tej chwili tryb elektryczny, jazda ekonomiczna. Dajemy kickdown i samochód od razu nam ciągnie. Tutaj pod kątem mocy jest bardzo sympatycznie, ponieważ tu jest dokładnie tyle mocy, co w Octavii RS-IV, czyli dokładnie 245 koni mechanicznych. I to Wam wystarczy na bardzo dynamiczną jazdę właśnie Tiguanem plug-in hybrid, bo do pierwszej setki okolice 7,5 sekundy, o ile jest trakcja. Bo niestety wadą układu napędowego właśnie w grupie Volkswagena hybrydowego jest to, że ten układ napędowy występuje tylko i wyłącznie z napędem na przednią oś, a nie 4x4. Tak już jest, ale jak trakcja jest, to naprawdę jest bardzo dynamicznie. Zanim powiem kilka słów o spalaniu, pokażę Wam, jak działa w Volkswagenie Travel Assist. Włączamy tempomat aktywny, dopuszczalna w tym miejscu 90. No i co? Siedzimy. Samochód sobie elegancko jedzie między liniami, utrzymuje dokładnie odległość właśnie pomiędzy liniami, a także odległość od pojazdu przed Wami. Travel Assist działa znakomicie. Jakbyście przysnęli, samochód dociąga pasy, jak to nie skutkuje, dohamowuje, jak to nie skutkuje, samochód zatrzymuje się pomału przy prawej krawędzi jezdni. Bezpieczeństwo ponad wszystko. A teraz właśnie kilka słów o spalaniu. Oczywiście spalanie w trybie typowo hybrydowym, ale przy naładowanej baterii. Około 2 litrów. Tyle pali realnie Tiguan w moich testach. Ale jak wyładuję baterię do zera, czyli jest już zasięg elektryczny na zero, samochód już jest tylko i wyłącznie samochodem hybrydowym, to spalanie oczywiście w mieście jest niższe niż w trasie i ono zależy bardzo mocno od tego, jaki macie styl jazdy. W stylu jazdy dynamicznym około 8,5 litra na 100 km, tyle nam pali Tiguan, ale w stylu jazdy ekonomicznym, myśląc o każdej właśnie rekuperacji, odzyskiwaniu energii z hamowania, samochód tam spala około 6,5 do 7 litrów benzyny na 100 km, ale w mieście. Na autostradzie okolice 7,5 litra do 130, powyżej 130 około 8 litrów. Natomiast krajówka za tirem do 90 spokojnie koło piątki, bez najmniejszego problemu. Za to właśnie lubię te samochody hybrydowe, ponieważ one są samochodami, które mają takie trochę dwa oblicza. Tak, akurat Tiguan z DSG potrafi być samochodem bardzo dynamicznym, który spokojnie zaspokoi potrzeby większości polskich rodzin, ale z drugiej strony jest samochodem właśnie ekonomicznym, który czy w mieście jest trochę elektrykiem, a trochę hybrydą, a w trasie jest normalnym samochodem spalinowym. Okej, ma mały bak. No to jak wszystkie pluginy, tutaj bak ma tylko 45 litrów, więc niestety, ale zasięg jest po prostu niższy niż w normalnych samochodach benzynowych, tudzież dieslach. Ale auto jest dalej normalnym samochodem, w którym Wam nie zabraknie elektronów w razie W. Tiguan jest również bardzo poprawny, jeżeli chodzi o widoczność. Jest Side Assist, asystent martwej strefy w lusterkach. Mamy również spore powierzchnie przeszkolne, sporą przednią szybę. Auto ogólnie jest naprawdę bardzo poprawne. Podobnie jak zawieszenie DCC, które działa świetnie, jest bardzo komfortowe w trybie komfortowym, mimo dwudziestek, ale w trybie tym sportowym jest troszkę usztywnione.
Podobnie jak w innych samochodach z DTC, przednie zawieszenie, w szczególności przy jeździe na elektryku, kiedy w samochodzie jest cicho, pracuje w miarę głośno. To jest raczej w tej chwili już cecha samochodów właśnie z zawieszeniem DTC. Ogólnie Tiguan to naprawdę świetny SUV. To bardzo poprawny, ale poprawny w tym dobrym tego słowa znaczeniu SUV, który ma pełno zalet, ale także ma wady. I zaczniemy jak zawsze od wytykania mu wad. Po pierwsze, mały zbiornik paliwa w wersji plug-in hybrid, a także pomniejszony bagażnik. Dwa, brakuje mi również regulacji siły rekuperacji, a także brak napędu 4Motion przy układzie napędowym hybrydowym typu plug-in. Zawieszenie DTC pracuje bardzo fajnie, natomiast pracuje dosyć głośno, to w szczególności słyszymy, kiedy silnik spalinowy jest wyłączony, a jedziemy tylko na elektryku. Zawieszenie DTC, które pracuje bardzo płynnie, głośno, natomiast pracuje dobrze. Pracuje ogólnie na trybie komfortowym bardzo niemalże bujająco, a na trybie sportowym jest usztywnione i działa tak, jak powinno. Światła, które idealnie działają w nocy, te IQ LED, naprawdę to jest jego spora zaleta, a także tylne lampy, które po prostu fajnie wyglądają na przykład podczas jazdy w nocy. Pierdoła, ale wierzcie mi, że dla kierowcy bardzo ważna, to tylne lampki. Kiedy włączymy sobie z tyłu lampki dla Waszych pociech, one nie oślepiają kierowcy i są jakby kierowane tylko i wyłącznie w pasażerów. To naprawdę spora zaleta, w szczególności przy jeździe w nocy, kiedy macie z tyłu małe pociechy, które potrzebują mieć swoje światło, a kierowca nie jest nim rozproszony. Wykończenie. Miękkie materiały, sporo miękkich wykładzin w schowkach, to mi się w Tiguanie bardzo podoba. Wygodne fotele, a także wygodna i regulowana tylna kanapa. To wszystko w Tiguanie powoduje, że ten samochód jest samochodem takim do wszystkiego. Dla rodzin, dla jakichś tam singli, bądź osób typu właśnie dwie osoby na jakiś tam szybki urlop. Auto bardzo uniwersalne. Kolejnym aspektem jest to, że oczywiście Tiguan występuje w wersji Allspace, gdzie macie trochę jakby takiego dłuższego Tiguana, taki to jest bardziej już, nie wiem, Volkswagen Kodiak, nazwijmy go. Po prostu jest Tiguan Allspace, również w opcji 7-osobowej. Co Wy byście kupili, chcąc kupić samochód typu właśnie SUV, ale może hybrydowy? Co by to było? Czy może Kia Sorento, czy może Hyundai Santa Fe, czy właśnie jednak na przykład Skoda Kodiak, bądź Volkswagen Tiguan, a może Seat Tarraco, a może jakiś Hyundai, a może Toyota RAV4. Co byście kupili i dlaczego? A może Ford Kuga? Również ostatnio u mnie widziałem Kuga, był na kanale, więc jak nie widzieliście, zapraszam, na górze będzie Kuga. Będą również odnośniki do innych filmów podobnej klasy właśnie u mnie na kanale. Jak się podobało? Klasycznie, dajcie suba, dajcie apkę w górę, a widzimy się na kolejnym filmie. Dzięki bardzo, pozdrawiam!